Siemanko, ja jestem Dexy i witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. Dziś pokażę Wam 5 genialnych pomysłów na świąteczny update. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tego materiału, upewnijcie się, czy Wasz przycisk subskrypcji jest szary. Jeśli nie, to na czole Mortisa macie instrukcję, jak zrobić, aby z czerwonego zamienił się właśnie na szary. Teraz na ekranie widzicie jeszcze 5 najnowszych wspierających mojego kanału. Dzięki funkcji Wesprzyj otrzymacie wiele bonusów już tylko od 5 zł. Między innymi unikalne plakietki przy Twojej nazwie w komentarzach, jak i na live'ach, niestandardowe emotikony, z których możecie korzystać na czasie na żywo, możliwość dodania mnie do znajomych w Brawl Stars oraz wpisy na karcie społeczność tylko i wyłącznie dla Was. A za pieniądze uzbierane ze wspierania mam zamiar kupić drugi monitor, który bardzo ułatwiłby mi montowanie. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję i bez przedłużania zapraszam do oglądania tego materiału. Pierwszą fajną propozycją na święta w Brawl Stars jest taki świąteczny ustrój różnych przedmiotów. Na przykład, że zamiast gemów z jaskini wypadałyby one z komina, klejnoty zamieniłyby się na prezenty, a robot z oblężenia i z eliminacji byłby świątecznie ozdobiony. Oczywiście jeszcze fajnie byłoby, gdyby Power Cubesy zamieniły się na takie fajne prezenty, jakie widzicie teraz na ekranie. Według mnie byłby to bardzo fajny pomysł. Dodałby on takiego fajnego świątecznego klimatu, który jest bardzo fajny, bo chyba każdy lubi taki świąteczny klimat. I z chęcią bym sobie pograł z takim ozdobionym robotem z Siege'a. Także dajcie znać w komentarzach, czy Wam się to podoba. Ja osobiście strasznie, ale to naprawdę strasznie chciałbym to zobaczyć w Brawl Stars. I wydaje mi się, że jedna z tych rzeczy, które Wam pokazałem, będzie raczej w Brawl Stars, także... No, lecimy do następnej rzeczy. Kolejnym pomysłem jest nowy kozacki skin do Barley'a o nazwie Barley Klaus. Wrzucałby on takim fajnym workiem z prezentami i kosztowałby pewnie jakieś 30 bądź 80 gemów. I osobiście bym kupił takiego skina na pewno. Dajcie znać w komentarzach, czy ta skórka Wam się podoba i czy byście ją kupili, a ja przypnę Wam serduszko. Zanim przejdziemy do kolejnej propozycji, zapraszam Was na mojego Instagrama, Dexiak się nazywa. Wrzucam tam często różne fajne memy z Brawl Stars, link macie oczywiście w opisie i spróbujmy dobić tam tak z 4000 obserwujących, bo brakuje nam naprawdę już bardzo mało. Następnym pomysłem jest nowa świąteczna mapa na Showdowna. Z chęcią bym na takiej sobie pograł, mam nadzieję, że wprowadzą właśnie takie świąteczne mapy do naszej gry i naprawdę bardzo fajnie by się to oglądało i no, mapa by się nazywała Pista de Hielo, nie mam pojęcia co to znaczy na polski, ale no jak widzicie wygląda ona tutaj bardzo fajnie, ma właśnie takie wyrzutnie tutaj na środek i no chciałbym ją bardzo zobaczyć w grze. Mam nadzieję, że Supercell taką mapę właśnie doda. Kolejnym bardzo ciekawym pomysłem jest świąteczne tło w menu Brawl Stars. Takie coś na bank zostanie wprowadzone, ale niekoniecznie tak jak widzicie to na ekranie. Pewnie zmienią po prostu tło na jakieś jasno-niebieskie i dodadzą na nim jakieś elementy świąteczne i w sumie będzie to nawet fajnie pewnie wyglądało. Ostatnią propozycją jest genialny skin do Daryla o nazwie Gift Daryl. Wygląda on bardzo ładnie i na bank bym go kupił. Według mnie mógłby kosztować on jakieś 150 klejnotów i mam nadzieję, że Supercell zrobi takiego skina, ponieważ aktualnie w grze mamy tylko jedną skórkę do Daryla, której dziś już nie możemy kupić, ponieważ była ona dostępna tylko na nowy rok chiński i teraz już jej po prostu nie ma w sklepie. Dajcie znać, czy taki skin Wam się podoba. Mi osobiście bardzo przypadł do gustu i no tak jak już wcześniej wspomniałem, na bank bym go kupił. No i mam nadzieję, że po prostu taki skin zostanie dodany do gry. Więc okej, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Może jeśli dobijemy tak z 1000 łapek w górę, no to nagram kolejną część tego filmu. No i co? Ja już się z Wami żegnam, pamiętajcie o tej subskrypcji, o wbiciu do Instagrama, macie wszystkie linki w opisie i co? Do następnego materiału, cześć, siemka!